Wraz z ekipą organizujemy konkurs na M4-1S upadek kara. Więc jeżeli chciałbyś, żeby spadł on prosto do twoich rąk, zajrzyj do pierwszej linijki opisu, wykonaj zadania i to może właśnie tobie uda się go wygrać. Siemaneczki, ziemieczki, witam wszystkich bardzo, bardzo, to bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Kraksy, dzisiaj jesteśmy w Counter-Strike'u. Będziemy sobie dzisiaj robić kontrakt na Kałaszka Bloodsport, który jest ze skrzynki Spectrum, która wyszła tak parę miesięcy temu, ale ja postanowiłem zrobić sobie kontrakt właśnie na tego kałacha, który jest chyba jednym z najładniejszych, jak nie najładniejszym kałachem po prostu. Że będziemy sobie go dzisiaj robić z 5 CZ-ek Xiangliu. Tutaj mamy stopnie proste z fabryki, po testach bojowych, po testach, więc ta kosztuje 5, ta koło 3,50, 3,50, 3,50, 3,50 i zrobimy sobie również ten kontrakt z Galila Echo, które są warte po prostu dolarku, również ich 5 mamy. I tak, mamy 50% szans na to, że wypadnie nam albo item ze skrzynki Spectrum, albo ze skrzynki właśnie, to jest skrzynka Chroma 2. W skrzynkach Chroma 2 mamy zawarty MAC 10, no nowy jeździec, który jest warty dolar, 2 dolary, 5 dolarów najwięcej chyba, więc lipa, więc nie chcemy, żeby to nam wypadło. Albo mamy tutaj M4 Hyper Beast, no tam 9 dolków, 10 by wpadło, jakby nam wypadła. Kontrakt kosztował mnie około 25 euro, sprzedałem sobie scouta, którego ostatnio dropłem, więc poświęcenie takie malutkie jest. I tak, dzisiaj sobie właśnie ten kontrakt robimy. I jeszcze tutaj mamy USP Neon Oil, który po prostu, no nie jest jakoś mega taki drogi, ale ładny również jest, więc tak. Użyj w kontrakcie handlu bronią. Tak. Mam nadzieję, że chociaż minimal wear wypadnie, jak wypadnie właśnie Bloodsport. Czekać, bo tutaj mi się, o. Dobra. CZ-a, Galil, Galil. CZ-a, Galil, Galil. CZ-a, Galil, CZ-a. CZ-a. I tak, tutaj gdzie jest Pakterynie? Pakterynie, to nie wiem, czy to jakoś robi różnicę. I tak, kurczę, no naprawdę minę na tym kałachu zależy. 25% będziemy mieli na kałacha, jak i również na USP Neon. No i na wszystko 25%, każdy z czerwonych temów. Na to nie patrzcie, bo ja nie jestem wcale boostowany, więc nie wiem, czemu to się właśnie w moim niku znajduje. Coś tu się zepsuło i nie było mnie słać, więc tak, zamarzymy sobie to. Możecie wejść również do grupki Steam, ponieważ tam mało osób jest, więc tak, tutaj jestem z ten AK. Bloodsport 25%. No i co? Pozostaje nam wysłać kontrakt i wiedzieć, że wypadnie AK Bloodsport. AK Bloodsport, please. Będzie około 40 euro, jak nam wypadnie najgorszy stan nawet. Please, AK Bloodsport, 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 Bloodsport. Najgorzej. Lekkie zużycie. Kurde, gdyby kałach Bloodsport wypadł lekkie zużycie, a skoda szczępić ryje po prostu. To skrzyneczka Spectrum na pocieszenie, mam nadzieję, że chociaż tutaj poleci jak ostatnio. Kurde, szkoda mi tego kałacha, 25 euro poszło. I tak, teraz trafiam kałacha, patrzcie. Kałach Bloodsport. Ale nie no, takie oferty nie mógłbym mieć chyba z dwa razy, więc... No cóż? Ile ten w ogóle mak jest wart? Kurde, lipa straszna! No, nowy jeździec, kurde. Ile to kosztuje? 3 euro, no, czyli koło... Jak kosztuje 3 euro, to koło 22 dolków na minus, ale kurde, no. Zależało mi mega, no niestety nie udało się. Wiecie co, to możemy na pocieszenie jeszcze jedną skrzyneczkę otworzyć, ale naprawdę walwę. No, niestety, ale jak to się mówi, raz na wodzie, raz pod wozem. Jeszcze żaden kontrakt mi się nie udał, to może poleci coś, patrzcie, tyle to mi widzę. O Boż,
skałach przeleciał mglisty front. Super. Galię zimną była sera. No co? Lekkie zużycie chociaż. No co, więc piszcie w komentarzu mi propozycję, na jakiego skina chcecie kontrakt następnym razem. Ja tak łatwo na pewno nie odpuszczę i będę... O, 75 centów. I będę chciał właśnie tego kałacha dropnąć. Więc dzięki za odcinek, trzymajcie się i yo!